Czy Chiny obronią Polskę? Jakby doszło do wybuchu wojny w Europie i Polska zostałaby zaatakowana? Absurdalne. Może nie do końca, że Chiny tutaj wkroczą do Polski, obronią Polskę, ale pod wpływem nacisku ze strony Chin Polska może nie zostać zaatakowana. Jak to możliwe? I o tym, że po prostu dzięki wpływom chińskim Bru Bruksela, praktycznie Białoruś, zmieniła swój stosunek do Polski. Być może to jest tylko gra pozorów, może to jest tymczasowe. W każdym razie sporo się zmieniło. I tak, chociaż dalej relacje są nie najlepsze, to jest oczywista sprawa. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu, ale po co tak naprawdę Chiny miałby bronić Polski? Jaki miałby z tego interes? Tak? Czy po prostu Chiny byłyby takim dobrym, e, wielkim bratem, starszym bratem, który wziąłby w obronę małe, mniejsze, malutkie państwo, jakim jest Polska w stosunku do Chin? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Zrobimy sobie taką analizę, komentarz, jednak na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat, no, mm, takiej szokującej tezy, którą postaram się obronić. Chociaż, no, wiadomo, życie po prostu pisze różne scenariusze, e, tak, niczego nie można być po prostu pewnym w 100%. Ale rzeczywiście w ostatnich miesiącach można zobaczyć sporo dobrego, przynajmniej tak się wydaje, które robi co robi faktycznie strona chińska. Jeśli chodzi o Polskę, chociaż hmm, trzeba od razu powiedzieć, to nie jest tak, że Chińczycy po prostu dbają o Polskę, bo Polska jest takim mniejszym państwem w stosunku do Chin i chcą ich po prostu bronić, tylko ze względu na interesy dla Chin, nie ma co się oszukiwać, a te interesy to przede wszystkim szlak handlowy. Szlak handlowy, który by po prostu biegł między nimi przez Białoruś, Polskę, dalej praktycznie na Europę. I dlatego właśnie niedawno po prostu przywódca chiński spotkał się z tutaj Łukaszenką, przywódcą tutaj Białorusi. Dlatego po prostu tutaj było też spotkanie Andrzeja Dudy, prezydenta Polski z przywódcą Chin. No i tam Andrzej Duda mówił, tak, że jesteśmy otwarci i tak dalej na współpracę gospodarczą, ekonomiczną. My też po prostu jeśli chodzi o port w Polsce i to, że możemy przyjmować tutaj tak dostawy z Chin i tak dalej, gdzie potem ten towar może iść dalej praktycznie na Europę. Natomiast tak, no Obrona yy, praktycznie Chin, no nie, to nie chodzi o to, że po prostu Polska zostanie zaatakowana i wojska chińskie przyjdą bronić Polski, tylko bardziej jest kwestia taka, że nie ruszajcie Polski, bo Polska jest nam potrzebna, tak strona chińska może powiedzieć, do interesów, tak? Bo tam przez Polskę ma biegnąć szlak handlowy praktycznie na Europę, bo oni chcą prowadzić interesy, tak? I tym szlakiem też może być tutaj właśnie, no wiadomo, ciągnie się praktycznie z Azji, tak? Ale po prostu tutaj Bruksela, Europę, przepraszam, Bruksela, Białoruś, po prostu Polska i dalej praktycznie tutaj na Europę. I z tego wynika to, że niejako po prostu wydaje się, że dzisiaj tak. Więcej dla bezpieczeństwa w Europie, czy gwarancji powiedziałbym bezpieczeństwa w Europie dla Polski robi strona chińska, co nie jest na przykład mówione głośno i publicznie w mediach, a mniej na przykład robi NATO. Tak, gdzie nam się wydaje, że właśnie NATO przyjdzie z pomocą, z odwetem, gdyby Polska zaatakowana? Piąty punkt sojuszu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No tak, ale wiem, jak te sojusze po prostu wyglądały w, w, w ciągu historii różnie one po prostu wyglądały najczęściej były nic nie warte. Natomiast tutaj rzeczywiście strona chińska, e, przecież sam Łukaszenko, który zmienił po prostu stosunek do tym bardziej po prostu, jak tutaj miały miejsce wybory, e, tak, e, w październiku, 15 października wybory parlamentarne w 2023 roku no to Łukaszenko, tak, że z tą wodą to nie można było się dogadać z pisem, ale ta nowa władza, jesteśmy otwarci na współpracę i tak dalej, tak? Czyli od razu zmienia politykę, ale Łukaszenko co nagle po prostu zmięk, tak? Nagle po prostu spodobało mu się po prostu rządu Nada Tuska? No nie, to tak, może mu też się podoba, tak? Ale właśnie pod wpływem nacisku ze strony chińskiej. Podejmuje taką decyzję, bo wiadomo, że będzie czerpał z tego tytułu korzyści, tak, jeśli chodzi o ten szlak handlowy, który by biegł właśnie tutaj przez te dwa państwa, więc przez po prostu Białoruś i e, Polskę, bo wcześniej taki szlak biegł przez Ukrainę, ale wiemy, że ma miejsce wojna, oczywiście potępiam to, co robi Rosja, potępiam to, co robi Putin. No i teraz ten szlak praktycznie jest u, e, ucięty, tak? Może być też taki szlak praktycznie wodny, ale jest on dłuższy, więcej praktycznie wymaga czasu. Na no, Chińczycy chcą robić interesy, tak? Oni chcą zarabiać pieniądze, ich nie interesuje po prostu, tak, cokolwiek sprzedają i tak dalej, z kim robią interesy, biznes, biznes, po prostu tam z maszynka pieniędzmi to ma się cały czas kręcić, tak, i dlatego właśnie dzisiaj po prostu, tak, więcej dla praktycznie e, takiej gwarancji bezpieczeństwa robi strona chińska, przynajmniej jak na razie, tak, to NATO wszystko na to wskazuje, niż po prostu na przykład NATO, tak, to nie oznacza, że Polska powinna wystąpić z NATO, absolutnie, tak, natomiast to nie jest też takie, że strona chińska wyjdzie Publicznie powie: Niech ktoś ruszy Polskę, to my, strona chińska, ruszymy z atakiem, z odcieczą Polski. No wiadomo, że strona chińska tego nie powie, tak? No ale y, po prostu tutaj y, zmiana stosunku, tutaj Łukaszenki, jeśli chodzi o Polskę, y, to jest jedna sprawa. Druga sprawa spotkanie się właśnie tutaj Łukaszenką z przywódcą Chin, spotkanie się przywódcy Chin praktycznie z stroną polską. A poza tym, nie oszukujmy się, tak? To tak byście mieli na przykład tak. Macie swoją posesję, tak? Czy na przykład, nie wiem, macie jakiś lokal handlowy, i do tego lokalu handlowo prowadzą dwie drogi. Tak? Jedna droga, które, sąsiada, którego lubicie, a druga, droga, którego sąsiada, którego nie nienawidzicie, drzecie koty i tak dalej w ogóle. I tam, gdzie drzecie koty, to wy tą drogą nie jedziecie po prostu. Tylko jedziecie do tego, co, do, co, tego, co macie dobre relacje z tym sąsiadem, tak? No ale nagle po prostu okazuje się, że tam jest jakaś awaria, tak? Albo okazuje się, że ten sąsiad po prostu tam zmarł i trzeba korzystać po prostu z tej drugiej drogi, albo tam coś jest zabarykadowane, tak, u tego złego e, praktycznie e, sąsiada, którego nie lubicie, ale tam jest droga, która prowadzi do waszego sklepu, no to wy się dogadujecie praktycznie z tym sąsiadem, czy go lubicie, czy też nie, e, tak, e, po prostu, żeby ten sąsiad miał korzyść, a wy, żebyście po prostu mogli dalej prowadzić biznes, tak, i tak samo tutaj strona chińska, tak, stronie chińskiej nie zależy jako tako na Polsce, tylko zależy po prostu im na prowadzeniu interesów, a Polska jest im potrzebna jako szlak do dalszych praktycznie działalności, tak? Tylko wiadomo, że strona chińska tego po prostu głośno i publicznie nie powie. Mówi się powszechnie o tym, no, że tak się mówi, tak. No, często ludzie mówią: to powiedz konkretnie kto, tak. No, nikt ci powie, to nie powie oficjalnie, tak, jeśli chodzi o przywódców, ale podobno po prostu tutaj em, strona chińska, no wiadomo, że strona chińska też nie jest dobra, po prostu, tak, bo po tym, e, przecież jak e, rozpoczęła się wojna Rosja kontra Ukraina, e, przywódca Chin był na Kremlu, po prostu stukał się szampanem, współpraca gospodarcza, tak, militarna, sprzedają pewnie może sprzęt tutaj i tak dalej. Wiadomo, że strona chińska też ma wiele za uszami, tak, no Ale mówię, oni prowadzą interesy z każdym na świecie, tak? To, to ich interesuje. Natomiast tak, mówi się o tym po prostu głośno, że strona chińska zakazała Rosji użycia broni nuklearnej, jeśli chodzi o Ukrainę. No ale przede wszystkim pod tym kątem, że użycie takiej broni nuklearnej byłoby katastrofalne dla skutków też innych państw w Europie, co spowodowałoby, że wiele tych państw po prostu nie mogłoby prowadzić interesów, tak? To jak właśnie z tym sąsiadem i ta droga, która jest po prostu zła, no to jeżeli pójdziecie po prostu tak i macie tam jedną drogę zamkniętą i u tego sąsiada złego jeszcze się bardziej pokłócicie, no to on po prostu zamuruje tą drogę i kompletnie nic z tego nie będzie, tak? Tak samo tutaj użycie broni atomowej, nuklearnej praktycznie w Europie byłoby katastrofalne, miałoby Katastrofalne skutki, tak? Pytanie, czy rzeczywiście strona rosyjska po prostu by to czy to będzie respektować, bo na razie nie została taka broń użyta, i dzięki Bogu, czy będzie po prostu strona rosyjska to respektować, czy też nie, tak? To jest też kluczowa sprawa. Natomiast tak tutaj, takie, takie po prostu są opinie, że, że właśnie strona chińska po prostu, no wiadomo, że przywódca Chin nie zakaże czegoś o Rosji, tak? No, Rosja podejmuje sama, samodzielnie decyzję, czy nawet Putin po prostu sam tę decyzję podejmuje. No, ale wtedy po prostu, jeżeli użyłby na przykład Putin broni atomowej, to musiałby się liczyć z tym, że po prostu interesy, tak, współpraca zostałaby ucięta na linii z Chinami, więc wydaje się, że do tego się nie dopuści po prostu Putin, aczkolwiek tak mówię, nigdy nie ma gwarancji, tak? Może być też taka sytuacja, że na przykład Putin po prostu jest bliski swojego życia dokona takiej zbrodniczej rzeczy, także zrzuci jakąś bombę atomową, która by na przykład zniszczyła miasto wielkości Lwowa, tak? Czy po prostu jakiś inny region, jeśli chodzi o Ukrainę. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o jeśli chodzi o to praktycznie tutaj e, stronę chińską, no to właśnie strona chińska potrzebuje Polski, tak, do. Interesów, no bo tak powiedziałem, jak ma miejsce wojna, jeśli chodzi o Ukrainę, to istotny szlak jest za, za, praktycznie zamknięty, tak? Można oczywiście po prostu tak, ten szlak może po prostu prowadzić też przez wody, tak? Jeśli chodzi o teren wodny, natomiast jest on dłuższy, e, tak? Jest on po prostu bardziej skomplikowa skomplikowany, dłuższy, a wydłużenie to po prostu są koszty, tak? No to są wiadomo, że koszty, a Chińczykom zależy na tym, żeby jak najszybciej dostarczać towary, praktycznie i usługi, towary przede wszystkim, tak? Produkty do. Europy, tak, do praktycznie tutaj Europy. Więc, no, e, dosyć ciekawa sprawa, czyli można powiedzieć, że Chińczycy w, w, mogą stają sta, sta, sta jako w obronie Polski na arenie międzynarodowej, ale oczywiście w obronie swoich interesów, tak, Chińczycy to robią, no bo gdyby na przykład wojna miała miejsce, Polska była kompletnie zniszczona, to wtedy po prostu jest problem dla strony chińskiej. Kto ktoś powie, no ale przecież oni mogą znaleźć inną drogę, tak? No tak, ale tutaj po prostu już byłaby sytuacja dla niej skomplikowana. No właśnie, jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie, co na ten temat um, sądzicie, myślicie, piszcie w komentarzu, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.